Ale mamy dyspensę, żeby mówić normalnie, nie po cichu. Przemek Semczuk, witam cię serdecznie. Witam państwa. Chociaż to ty powinieneś powiedzieć witam was, bo to twoje naturalne środowisko, archiwum akta i te sprawy. Napisałeś w książce, że przekopałeś się przez 23 tomy akt, 10 tysięcy stron dokumentów. I teraz powstaje fundamentalne pytanie. Dlaczego właśnie o nim napisałeś książkę? Właściwsze jest pytanie, jak ty żeś to zrobił? Przecież... I w jakim czasie? I w jakim czasie? Przecież nie mogłem tu cały czas siedzieć i czytać. Na szczęście miałem też inną dyspensę, że mogłem sobie fotografować niektóre rzeczy i czytałem sobie w domu na komputerze. Dlaczego? No właśnie, bo takie pytanie jest postawione na samym wstępie, na początku książki, gdzie Irek Green mnie pyta, czy w tej sprawie jeszcze można coś odkryć. Okazuje się, że można. Tylko trzeba było, no właśnie, przeczytać dokładnie te akta i znaleźć pewne rzeczy, na które nikt wcześniej nie zwracał uwagi, to jest raz. A druga rzecz, że wbrew pozorom, mimo że wydaje nam się, że ta sprawa jest bardzo znana i wszyscy już o niej wszystko wiedzą, no to można było powiedzieć, że ona była bardzo znana, ale w latach 60., kiedy te wydarzenia miały miejsce, a później to się wszystko zatarło. W wielu tygodnikach w internecie pojawiają się teksty, ale one cały czas mówią to samo, cały czas powtarzają te same informacje. Zresztą niektóre nieprawdziwe. Ty się musiałeś wcielić właśnie trochę w pogromcę mitów, bo gdy mówiłem znajomym, że jadę robić z tobą rozmowę, to aha, kot to jest ten, który miał guza mózgu. To jest chyba jedna z tych rzeczy, która cały czas gdzieś w tej sprawie się przewija, a niekoniecznie jest prawdziwa. No i tego guza mózgu to ja musiałem zbadać, mówiąc obrazowo. Musiałem Karolka wziąć na stół sekcyjny i mu tego guza wyciąć. To tak mówiąc zabawnie, bo w rzeczywistości było to takie śledztwo dziennikarskie, żeby odnaleźć informacje na temat tego guza i skąd on się wziął i jak to z tym guzem było. Nie mogę państwu powiedzieć wszystkiego, bo już będzie wiadomo, kto zabił i po co to czytać. Z guzem to jest rzeczywiście bardzo fajna historia, ale tych takich historyjek bardzo ciekawych ja znalazłem więcej. No, tak dla smaku mogę od razu powiedzieć, że na przykład Wisława Szymborska przychodziła na proces Karola Kota. Albo taką historyjkę, którą mi opowiedział ksiądz Boniecki, że psychoza strachu w 64 roku w Krakowie była taka, że kobiety brały pokrywki od garnków, wiązały sznurkiem i zakładały sobie na plecy, żeby jak je ktoś napadnie, próbując dźgnąć nożem, to żeby miały taki pancerz na plecach. No to pokazuje, jak to wyglądało, ale no właśnie ten Kraków był dosyć istotny. W tych aktach jest jeden tom, w którym są dziesiątki listów mieszkańców Krakowa. Do sądu, do prokuratury, do gazet. Niestety nie zachowały się listy, które były wysyłane do adwokatów. Listy z pogróżkami, jak śmiesz ty taki owaki bronić tego zwyrodnialca, ale listy, które trafiały do sądu. Tam są dosłowne żądania kary śmierci, żądania krwi. Padają bardzo takie mocne słowa, typu wyrwać chwasta. Tacy ludzie nam nie są potrzebni, na szubienicę z nim. No i ta sprawa toczyła się właśnie w takiej atmosferze. Niektóre rozdziały oznaczasz jako te, w których występują bardzo brutalne sceny. No i ja tylko przytoczę może taki jeden przykład, że on fantazjował o tym, że będzie wraz z kolegami sprzedawał mięso zabitych koleżanek. Albo gdzieś indziej mówi, że chciałby być dyrektorem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To w ogóle się nie mieści w głowie. Mało tego, koledzy tam opisywali, że kiedy pojechali na wycieczkę do Auschwitz, to on w pociągu w drodze powrotnej był bardzo uradowany i mówił, zachwycał się, jak to pięknie było zorganizowane. Że gdyby była wojna, to on chciałby być właśnie szefem takiego obozu. Tych jego pomysłów, no to co przytoczyłeś, to jest jeden z takich, powiedzmy, mniej drastycznych opisów. Ja zapamiętałem też taką historię, że planował zamordować koleżankę, odciąć jej głowę i jej rodzicom wysłać w paczce, a potem stać i patrzeć, cieszyć się z ich dramatu. I to też jest, powiedzmy, lekka historia. Tam są naprawdę dużo bardziej drastyczne opisy. Co cię najbardziej przeraziło, gdy przekopywałeś się przez te wszystkie akta? Bo z tej książki no, uderza taki fakt, że jemu to wszystko przychodziło z taką straszną łatwością, to raz, a dwa, że on się bardzo tym chełpił.
Tak, no to przede wszystkim robią wrażenie jego fragmenty, w których on opisuje, kiedy poluje na ofiary, o ludziach mówi jako o obiektach, które mu przypadają do gustu, kiedy opisuje ze szczegółami morderstwo chłopca 11-letniego, wtedy zacząłem go krajać powolutku. Te słowa, których on używa, są no po prostu niepasujące wręcz do sytuacji, ale największe wrażenie zrobiło na mnie zdjęcie, jedno zdjęcie, które widziałem, tej ranionej dziewczynki. To jest no trudne do opisania. Jeżeli ktoś by chciał napisać za kilkanaście lat książkę o Karolu Kocie, to jest jeszcze coś do dodania, czy to jest temat wyczerpany? Znaczy, będzie nieskromnie, jak powiem, że wyczerpany, ale chyba już nic się nie znajdzie, chyba że ktoś znajdzie protokół z tej sekcji zwłok i będzie miał dowód, że jakiegoś guza się dopatrzył, albo tomografię zrobi Karolowi, go ekshumuje. Ten protokół gdzieś jest? Nie istnieje. Drodzy Państwo, opuszczamy gościnne progi Archiwum X. W Krakowie przenosimy się na Kazimierz, tam ciąg dalszy. Wyszliśmy z archiwum i jesteśmy w miejscu bardzo znaczącym dla tej książki, ale o tym Przemek. Tak, to jest znaczące miejsce. Bo? Bo w tym domu, proszę Państwa, mieszkał Karol. Ten balkon na rogu, na drugim piętrze, to jest pokój, w którym Karol spędzał większość czasu. I tam właśnie planował swoje mordercze wycieczki po mieście. Dużo już sobie porozmawialiśmy w archiwum, ale chciałbym Cię jeszcze spytać o taktykę rozpracowywania Karola przez milicję. To znaczy, w Twojej książce pojawiają się takie fragmenty, że on opowiada, że jest bardzo dobrze traktowany, że karmią go truskawkami, galaretką, no a tak naprawdę to była jedna wielka taktyka, żeby jak najwięcej z niego wyciągnąć. I w tym miejscu komendant wojewódzki w Krakowie mnie powiesi za zdradzanie taktyki operacyjnej w śledztwie, która zupełnie się nie zmieniła. Zresztą dlatego nie udostępniono mi akt, które są w zasobach policyjnego archiwum. Rzeczywiście no były takie sytuacje, ale to ja w większości spraw w aktach natrafiam na takie właśnie drobne komentarze, które znajdują się na końcu protokołów przesłuchań, że w tym miejscu z urzędu dodaję, że przesłuchany poprosił o butelkę piwa, i którą mu przekazano i wypił w ilości jednej. I Karol rzeczywiście prosił o to, że no, ja opowiem dzisiaj wszystko, ale chciałbym się na koniec napić piwa. No i mu dawano truskawki, właśnie galaretki. Wiem, że były przynoszone ciastka, bo Karol bardzo lubił ciastka. Tak to wyglądało, trochę jak na imieninach u cioci, ale taka była atmosfera tych przesłuchań. Jeśli jesteśmy już przy pracy milicji, to czytałem gdzieś, przygotowując się do rozmowy, że przecież tę sprawę można było rozwiązać dużo wcześniej. Jakie jest Twoje zdanie? Każdą sprawę można dużo wcześniej, jak się ma szczęście. To jest gra pomiędzy poszukiwanym a służbami śledczymi. Powoli kończymy. Przeniesiemy Was w jeszcze jedno miejsce, które będzie trochę pół żartem, pół serio. No na pewno będzie ciekawe. Naprawdę. Więc widzimy się za chwilę. Gdzie jesteśmy? W Krakowie. Haha, a może Ponczusia? A, chętnie. Ponczuś wyjątkowy, proszę sobie tu pan wyciągnie Ponczuś z lukierkiem. Będziemy ubabrani. No trudno. Państwo pewnie się zastanawiają, o co chodzi, ale te pączki są nie przez przypadek, prawda? Nie przez przypadek. Otóż pączki są wyjątkowe. Tutaj znajduje się pracownia cukiernicza Roman Cyran. Pana Romana już nie ma, bo jest już starszym, schorowanym człowiekiem. W 59 założył tę pracownię. Ja, czytając akta w archiwum, doczytałem się, że po jednym z napadów, dosyć tragicznym, Karol przyszedł do domu, mama jeszcze nie miała obiadu i wysłała go na plac Wolnica po ciastka. Zaraz sprawdziłem, co to może być i proszę sobie teraz wyobrazić, że tutaj wszystko wkoło się zmieniło. Nie ma już restauracji, sklepów, jakichś kawiarni, które wtedy były. Została pracownia cukiernicza Cyran, a pączki od Cyrana są takie same jak te w 66 roku. Wtedy kosztowały złotówkę, dzisiaj 2,50, ale polecamy pączki od Cyrana. Polecamy i drodzy Państwo, te
gorzką i smutną historię o Karolu Kocie kończymy mimo wszystko w słodki sposób. Dziękujemy. 13 lutego premiera książki M jak miłość, żartuję, M jak morderca, historia o Karolu Kocie. Coś jeszcze dodajemy, czy jemy? Jemy dalej. Jemy dalej. Dziękujemy. Smacznego.